Dzisiaj jesteśmy w Kadzidłowie. Oberża pod psem zaprasza. Możemy tutaj zjeść smaczne mazurskie posiłki. Twórcami osady kulturowej, w której mieści się oberża pod psem, są Państwo Danuta i Krzysztof Worobiec. Witam Was serdecznie. Witamy również. Witam. Pisali kiedyś parę porcji prawa podsiadkowego. No widzicie Państwo, to już wiemy. Poznamy przepis na zdrową i naturalną sałatkę z kiszonych ogórków i czosnku. Ile tych ogórków nam potrzeba kiszonych? Tak 5, 6, 8? No 5-6, w zależności. I na te 5-6 nie są zbyt wielkie. Tak. Takie średnie, 2 ząbki czosnku, tak? Jeden, poproszę. Jeden tylko. Jeden, tak, czyli na tą delikatnie ilość. Delikatnie czoskowo. Jak ogórki skroimy, przeciskam czosnek i troszkę oliwy. Troszeczkę oliwy, tak. I gotowe. I gotowe. Czyli prosta, absolutnie prosta, proste. Tak. Ale powiem Ci, że wiesz co, ja uwielbiam kaszę gryczaną. Tak. I właśnie jak jest coś kwaśnego do niej, właśnie ogórek kiszony albo papryka konserwowa, to tak fajnie kontrastuje te dwa smaki. Mogę już ściskać? Tak, proszę. Dobra, no to już jedziemy. Trochę czosnku. Dodajemy olej i mamy już wszystko gotowe. Oliwa. Oliwa z oliwek? Tak. Z pierwszego tłoczenia? Z greckich. Mazursko-grecka potrawa. Tak. Już powstają, proszę Państwa, winiarnie na Mazurach. Niedługo, ponieważ klimat się ociepla, będziemy na Mazurach oliwki hodować. No i wystarczy. Czosnek już się tutaj aromacik rozniósł. Sałatka z ogórków kiszonych i czosnku. Kilka ogórków kiszonych w sposób tradycyjny kroimy w kostkę. Ząbek czosnku przeciskamy przez praskę. Zalewamy oliwą z oliwek. Mieszamy. Tę prostą sałatkę warto przyrządzać przez cały rok, ponieważ wzmacnia naszą odporność.